sprawa zabójstwa generała Marka Papały jest jednym z najbardziej tajemniczych w historii polskiej kryminalistyki. W tym roku mija 25 lat od tragicznej śmierci komendanta policji, a sprawców jego zabójstwa po dziś dzień nie złapano. Czy w ogóle uda się ich kiedykolwiek ustalić? Od wielu lat sprawa ta jest nieudolnie wyjaśniana przez rozmaite policyjne grupy śledcze, prokuratury i sądy. Śmierć Marka Papały uchodzi za kompromitację nie tylko wymiaru sprawiedliwości, ale całego aparatu państwa. Śledztwa prokuratorskie i działania operacyjnych policyjnych specgrup zawsze dochodziły do momentu, w którym wszystkie tropy się urywały, a wszelkie ślady prowadziły na manowce. Tam stali milczący, tajemniczy i groźni ludzie z cienia. Ludzie służb pilnujący swoich wielkich interesów i swoich współpracowników. Czy można zatem postawić tezę, że sprawa ta nie została wyjaśniona, bo jej wyjaśnienie nie leżało w interesie ludzi służb? Co wiedział Marek Papała? Komu mógł zaszkodzić tą wiedzą? Co naprawdę wydarzyło się 25 czerwca 1998 roku przy ulicy Rzymowskiego 17 w Warszawie i dlaczego? Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć w najbliższych materiałach, bo będą trzy części, w których szczegółowo omówimy całą historię. W najbliższych materiałach będziemy opowiadać o służbach mundurowych, które odpowiadają za nasze bezpieczeństwo. Ale wy również możecie zadbać o swoje bezpieczeństwo, chociażby w internecie. Tutaj z pomocą przychodzi Surfshark. Surfshark to nic innego jak VPN, który szyfruje wszystko, co robicie w internecie. Więc jeśli chcecie się uchronić przed sytuacją, w której ktoś sprawdza, co robicie w sieci, to Surfshark wam to zagwarantuje. Ochrona przed śledzeniem waszych ruchów w internecie jest niezwykle ważna, kiedy na przykład korzystacie z publicznej sieci Wi-Fi, w podróży, kawiarni czy restauracji. Jeśli w takiej sytuacji, w takim miejscu połączycie się ze swoim bankiem, to wasze dane do logowania, a co za tym idzie wasze pieniądze, nie są zupełnie bezpieczne. Tutaj z pomocą przychodzi właśnie Surfshark. To też zapewni wam komfort psychiczny w dobie wszechobecnej cyberprzestępczości. VPN ma również inne świetne funkcje, chociażby to, że dzięki Surfshark możecie oglądać na platformach streamingowych treści niedostępne w kraju, w którym się znajdujecie. Mieszkacie za granicą i chcecie polskiego Netflixa? Albo mieszkacie w Polsce, a chcecie amerykański Disney Plus? Do tego właśnie służy VPN, który w bardzo prosty i intuicyjny sposób wam to zagwarantuje. Z kodem zbrodnia i kara, pisanym tak jak widzicie na ekranie, ekskluzywna zniżka i 3 miesiące za darmo. Zachęcam, aby zacząć korzystać z Surfshark, tymczasem zaczynajmy historię Marka Papały. Marek Papała urodził się 4 września 1959 roku w Pruchniku, województwo podkarpackie. Wraz z dwójką rodzeństwa dorastał w rodzinnej miejscowości. Był absolwentem szkoły podstawowej w Prudniku, pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Kopernika w Jarosławiu, które ukończył w 1978 roku z wyróżnieniem. Swoją dalszą edukację chciał związać z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Niestety, pomimo pomyślnie zdanych egzaminów, nie dostał się z powodu braku miejsc. Wybrał więc służbę w wojsku. Przysięgę składał w 1979 roku, przeszedł jednak do milicji, kontynuując służbę już jako kursant w milicyjnym batalionie centralnego podporządkowania w Krakowie. Wybór dalszej ścieżki kariery wydawał się raczej dość jasny. W 1980 roku zdaje egzamin i zostaje przyjęty do Wyższej Szkoły Oficerskiej MSW w Szczytnie, którą kończy 3 lata później z pierwszym stopniem oficerskim podporucznika Milicji Obywatelskiej. Następnie podjął decyzję o pozostaniu na uczelni, początkowo jako starszy asystent, a później jako wykładowca. Interesował się przede wszystkim problematyką ruchu drogowego. W 1985 roku ukończył zaocznie studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, uzyskując tytuł magistra. Nie poprzestał jednak na tym tytule i przygotował rozprawę doktorską pod tytułem Ucieczka sprawcy po dokonaniu przestępstwa drogowego – studium kryminologiczne. Po jej pomyślnej obronie uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Był też starszym asystentem i wykładowcą w Szkole Oficerskiej MSW w Szczytnie oraz inspektorem Wydziału 3 Inżynierii Ruchu i Techniki Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej. Zainteresowania badawcze i ich rezultaty ogłaszane przez Marka Papałę zwróciły uwagę w Komendzie Głównej Policji, skąd otrzymał propozycję zatrudnienia. Przyjął tę ofertę i na początku 1990 roku wraz z żoną oraz córką przeprowadził się do Warszawy.
Został zatrudniony zgodnie ze swoimi podstawowymi kwalifikacjami w Biurze Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji na stanowisku inspektora. Dość szybko jednak awansował, zajmując kolejno następujące stanowiska. Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji 30 lipca 1990 roku, zastępcy dyrektora Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji 20 maja 1991 rok, szefa oddziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji 31 lipca 1992 rok, zastępcy komendanta głównego Policji 19 czerwca 1995 roku. Awansował też na kolejne stopnie oficerskie. Nie zaniedbywał przy tym podnoszenia kwalifikacji. W kwietniu 1994 roku przebywał w Akademii Policyjnej stanu Louisiana w Stanach Zjednoczonych, gdzie uczestniczył w szkoleniu Rola Policji w zarządzaniu kryzysowym. W Polsce zasiadał społecznie w Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, będąc jednym z pomysłodawców wprowadzenia w polskim prawie punktów karnych za wykroczenia drogowe. Jego zainteresowania obejmowały też działalność mającą na celu wyjaśnienia okoliczności morderstw dokonanych przez NKWD na polskich funkcjonariuszach Policji Państwowej II RP w Twerze. Uczestniczył wielokrotnie w uroczystościach ku czci poległych, które odbywały się w Miednioje, gdzie znajdują się groby pomordowanych, i w Twerze, w miejscu ich egzekucji. Z aprobatą przyjął więc powołanie Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939, wspierając jego działalność. W uznaniu jego zasług został wyróżniony medalionem stowarzyszenia Pietnia Mednoje. Po 5 latach służby w Komendzie Głównej Policji inspektor Marek Papała został powołany na stanowisko zastępcy komendanta głównego Policji do spraw logistyki, które sprawował przez 2 lata. 3 stycznia 1997 roku został komendantem głównym polskiej Policji. Miał wówczas 38 lat. Tym samym został najmłodszym szefem polskiej Policji w historii. Niestety nie był to łatwy czas dla służby mundurowej i jej nowego komendanta. Już po kilku tygodniach po objęciu przez niego posady, pijany komendant komisariatu w Łomazach podczas przesłuchania zastrzelił 19-letniego podejrzanego. Komisarza Zbigniewa N., komendanta posterunku w Łomazach, który w poniedziałek po służbie i pod wpływem alkoholu zastrzelił podczas przesłuchania 19-letniego Roberta J., poddano badaniom neurologicznym. Stan neurologiczny jest zadowalający, natomiast stan psychiczny, stan w ocenie psychiatry jest taki, że on aktualnie nie może uczestniczyć w czynnościach procesowych i nie może przebywać w areszcie. Na wolność wyszedł po 4 latach. Kilka dni później dzielnicowy w Zawadzkiem, również w stanie nietrzeźwości, kierując samochodem, spowodował wypadek, w którym zginęły 2 osoby. Zaś na warszawskim Brudnie jeden policjant w obronie napadniętej dziewczyny użył broni, w wyniku czego zginęło 2 napastników. Polskiej Policji zarzucano brutalność, a Marek Papała musiał się z tego tłumaczyć. Generał poza tym nagrodził policjantkę Grażynę Biskupską oraz funkcjonariuszy z jej Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego za rzetelne, wnikliwe i skuteczne śledztwo w sprawie morderstwa warszawskiego maturzysty Tomka Jaworskiego. Problemów przysparzały też sprawy uposażeń funkcjonariuszy, o poprawę których upominał się Krajowy Komitet Wykonawczy NSZZ Policjantów, ogłaszając akcję protestacyjną. Marek Papała odniósł tu jeden z pierwszych sukcesów. Związkowcy po długich rozmowach zdecydowali o zawieszeniu protestu. Jako przejaw dobrej woli rządu uznali obietnicę wydzielenia budżetu policji z budżetu resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz dofinansowania formacji kwotą 50 milionów złotych. Dla Marka Papały działania i interwencje w sprawach bieżących były pewną koniecznością. Z większą pasją pracował nad zmianami organizacyjnymi mającymi usprawnić działalność policji. W związku z tym 5 lutego 1997 roku powierzył Adamowi Rapackiemu zadanie zorganizowania nowej jednostki Komendy Głównej Policji – Biura do Spraw Narkotyków. Podstawową decyzję mającą zmodernizować policję podjął jednak 22 grudnia 1997 roku, kiedy podpisał zarządzenie w sprawie nowej organizacji i zakresu działań Komendy Głównej Policji. Zapoczątkowało to kolejną reformę formacji obliczoną na 3 lata, mającą spowodować w myśl założeń decentralizację uprawnień, uspołecznienie policji oraz zmianę struktur zatrudnienia. W ramach reorganizacji Komendy Głównej Policji zlikwidowano część biur, tworząc w zamian m.in. Biuro Kontaktów Społecznych, Biuro Prawne czy Główne Stanowisko Kierowania. Z najistotniejszych zmian, jakie zaszły za jego kadencji, należy wyróżnić powołanie do życia Fundacji Wdów i Sierot po Poległych Policjantach. Zapoczątkował to jego poprzednik, nadinspektor Jerzy Stańczyk. Inicjatywę tę uważał za słuszną i potrzebną środowisku policjantów.
Papała był jako komendant główny policji organem założycielskim dla tej organizacji, która z powodzeniem działa do dzisiaj. Z kolei 3 maja 1997 roku został awansowany do stopnia nadinspektora policji. Jego inicjatywy na rzecz modernizacji służby przerwały dwa wydarzenia. 10 stycznia 1998 roku w Słupsku w wyniku interwencji policjanta zginął 13-letni Przemek Czaja, co spowodowało w tym mieście kilkudniowe zamieszki uliczne z policją. Ta przypadkowa po części sytuacja nałożyła się na kształtowanie nowej sceny politycznej po zwycięskich dla akcji wyborczej Solidarność w wyborach we wrześniu 1997 roku. Marek Papała, jak każdy z zastanych komendantów głównych policji, nie cieszył się sympatią nowych politycznych przełożonych, w związku z czym 28 stycznia 1998 roku podał się do dymisji, którą premier przyjął dzień później. Marek Papała nie zrezygnował jednak ze służby. Był przygotowany do objęcia funkcji oficera łącznikowego polskiej policji w Brukseli. Czynił starania, by sprostać nowym obowiązkom, podejmując choćby inicjatywę nauki języka angielskiego. Niestety wszystkie jego plany przerwała nagła śmierć. 25 czerwca 1998 roku został zastrzelony w Warszawie przed własnym domem przez nieznanego sprawcę. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 2 lipca 1998 roku w warszawskim kościele Świętego Krzyża. W mszy i pogrzebie uczestniczyli przedstawiciele prezydenta RP, rządu RP, partii politycznych i wiele innych osób. Pochowano go w rodzinnym Pruchniku. Pośmiertnie został odznaczonym Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz medalem Milito Pro Christo. Tuż przed pogrzebem trumna z ciałem Papały została naszpikowana sprzętem podsłuchowym. Policjanci liczyli, że być może żona czy ktoś z najbliższych rodziny Papały powie coś, co pozwoli złapać sprawcę. Nikt jednak nic takiego nie powiedział. Po czasie urna z prochami generała została ekshumowana i przeniesiona na powązki wojskowe w Warszawie. Odbył się powtórny pogrzeb. W uroczystościach oprócz rodziny wzięła udział także delegacja z Komendy Głównej Policji. Uroczystość ta odbyła się 21 lutego 2020 roku. Czwartek, 25 czerwca 1998 roku, tuż po godzinie 22. Przy ulicy Rzymowskiego 17 na warszawskim Mokotowie zostaje zastrzelony generał Marek Papała, były komendant główny policji. Podjechał swoim samochodem marki De Uespero. Wcześniej był na dworcu centralnym, gdzie miał odebrać swoją matkę, która przyjeżdżała do niego w odwiedziny. Niestety pociąg się spóźnił i Papała wrócił do domu. Bandyta oddał do niego jeden strzał z broni, trafiając w głowę, a następnie uciekł w pobliskie zarośla. 25 czerwca 1998 roku około godziny 22.08 dyżurny wojewódzkiego stanowiska kierowania sierżant Andrzej Gongol otrzymał zgłoszenie od tajemniczego mężczyzny, że na parkingu pod blokiem przy ulicy Rzymowskiego 17 doszło do strzałów z broni palnej. Chwilę później odebrał kolejny telefon z tą samą wiadomością, jak napisał później w notatce służbowej. O tej samej godzinie nieznana kobieta przekazała, że pod wyżej wymienionym adresem zastrzelono naszego komendanta Marka Papałę. Na pytanie, czy wie, jaki miało przebieg to zdarzenie, odpowiedziała, że nie widziała, że przed budynkiem na parkingu były wystrzały, a żona zabitego wzywa pomocy. Dyżurny wojewódzkiego stanowiska kierowania natychmiast skontaktował się z jednostkami w pobliżu ulicy Rzymowskiego. Najbliżej miejsca zdarzenia był radiowóz, w którym służbę pełnili trzej sierżanci: Tomasz Fornal, Dariusz Żuchowski i Paweł Szabłowski. Włączyli sygnały świetlno-dźwiękowe i natychmiast ruszyli na wskazany parking przy ulicy Rzymowskiego 17. Na miejscu, jak później sami napiszą w raportach, zastali histeryzującą kobietę, która znajdowała się w stanie głębokiego szoku. Wskazała policjantom pojazd marki De Uespero o numerze rejestracyjnym WXT448D. W środku, na przednich fotelach, leżał silnie zakrwawiony mężczyzna. Natychmiast wezwano pogotowie, zespół R7, którego lekarz stwierdził zgon tego mężczyzny. Jeden z rozpytywanych na miejscu zdarzenia świadków stwierdził: jakieś 15 minut przed przyjazdem policji usłyszałem strzały, prawdopodobnie dwa. Kiedy wyjrzał przez okno, zobaczył nieznanego mu mężczyznę w szarej kurtce, uciekającego wzdłuż ogrodzenia oddzielającego parking od budynku w kierunku Alei Wyścigowej. Więcej szczegółów nie umie podać.
Z kolei inni świadkowie oświadczyli, iż tego dnia rano, a także przed zabójstwem Papały, widzieli nieznanego mężczyznę w wieku około 20 lat. 170 cm wzrostu, krótko obcięte włosy, a na głowie nosił czapkę z daszkiem. Miał na sobie granatową kurtkę z czerwonymi lampasami, odblaskowymi rękawami oraz ciemne spodnie. Niektórzy świadkowie zeznali też, że miał owiniętą bandażem rękę. Opisany mężczyzna kręcił się po parkingu i zachowywał podejrzanie. Widziany był także na schodach łączących ulicę Rzymowskiego ze ścieżką przebiegającą pod blokiem przy ulicy Rzymowskiego 17. Policjanci, którzy przybyli na miejsce jako pierwsi, szybko zdali sobie sprawę z powagi sytuacji, bo zamordowanym okazał się nadinspektor Marek Papała. Żona generała, jak wspominał świadek, zaraz po zdarzeniu wpadła w szok, a później zaalarmowała sąsiadów i przypadkowych przechodniów. Nie zdawała sobie sprawy, że w ten sposób może zaszkodzić śledztwu, ponieważ sąsiedzi z okolicznych mieszkań zbiegli się na parking i zadeptali ślady na miejscu zbrodni. Następnego dnia Małgorzata Papała złożyła szczegółowe zeznania dotyczące przebiegu zdarzeń sferalnego wieczora. Oto ich fragment. Około godziny 21.50 ja wychodzę z domu z psem na spacer, to jest pies rasy Jamnik. Wyszłam z bloku i weszłam na chodnik przy ulicy Rzymowskiego. Po drodze minęłam chodniczek, który prowadzi od naszego bloku do ulicy Rzymowskiego pod pewnym kątem. Po obu stronach tego chodnika parkują samochody. Wychodząc z domu, idąc chodnikiem, gdzie w pobliżu parkują samochody, niczego nie widziałam. Poszłam chodnikiem, który jest równoległy do ulicy Rzymowskiego i prowadził do ulicy Wyścigowej. W pobliżu naszego bloku zauważyłam samochód, którym jeździł mój mąż. Gdy zobaczyłam samochód męża, zaczęłam biec. Potem byłam pewna, że mąż przyjechał ze swoją mamą. Chciałam mi pomóc wypakować się. Ponieważ byłam w klapkach, zwolniłam. Gdy byłam w pobliżu wejścia do bramy prowadzącej do budynku, gdzie mieszkamy, usłyszałam pojedynczy odgłos. Nie skojarzyłam tego odgłosu ze strzałami. Odgłos ten kojarzył mi się z uderzeniem metalową kulką o szybę, ale bez odgłosu tłumienia. Pomyślałam, że ktoś włamuje się do samochodu. Zdążyłam się rozglądnąć i wtedy zobaczyłam osobę, która biegła. A tą osobę zobaczyłam już przy krzakach, które znajdują się przy ścieżce pożarowej. Ta osoba, którą widziałam, wbiegła w tą ścieżkę i już jej nie widziałam. Gdy podeszłam do samochodu, zobaczyłam, że drzwi od strony kierowcy są uchylone. Ja podchodziłam właśnie od tej strony, gdzie były te uchylone drzwi. Zauważyłam, że lewa noga mojego męża jest poza samochodem. Wyglądało to tak, jakby mąż wychodził już z samochodu i coś go zatrzymało. Przechyliłam się przez te uchylone drzwi i zobaczyłam, że mąż głową oparty jest o kierownicę i w pierwszej chwili odniosłam wrażenie, że mąż szuka czegoś w samochodzie. Zdążyłam mówić: Marek, Mareczku, ale nie było żadnej reakcji. Wtedy obeszłam drzwi samochodu od strony kierowcy i zajrzałam do samochodu. Podźwignęłam męża i wtedy zobaczyłam ślady krwi na twarzy męża. Widziałam, jak z oczu sączy mu się krew. Próbowałam go ratować i wtedy zobaczyłam, że również na koszuli męża jest pełno krwi. Mąż nie dawał żadnych oznak życia. Ten wspomniany pojedynczy odgłos przypominający metalową kulkę uderzającą o szybę był niczym innym jak stłumionym wystrzałem z pistoletu. Małgorzata Papała, wracająca z wieczornego spaceru z psem, omal nie wpadła na zabójcę męża. W tamtej chwili nie zapamiętała dokładnie jego twarzy, jednak utkwiło jej w głowie kilka szczegółów dotyczących jego wyglądu. Zdaniem małżonki komendanta był to szczupły mężczyzna w wieku około 20 lat, wysoki na minimum 170 cm wzrostu, ubrany w czapkę z daszkiem. Małgorzata Papała zobaczyła, jak oddala się z miejsca zbrodni, a chwilę później jej mąż jest martwy. Wtedy już wpadła w taki szok, że nie myślała więcej o sprawcy, a ten najspokojniej w świecie oddalił się z miejsca zbrodni i zniknął w ciemnościach. Zeznania Małgorzaty Papały pokrywają się z treścią zeznań innych osób. Policjanci, którzy zabezpieczali miejsce zbrodni, przesłuchiwali ludzi, szybko znaleźli świadków, którzy około godziny 22 znajdowali się w bloku przy ulicy Rzymowskiego 17 lub w pobliżu. Wiadomość o zabójstwie byłego komendanta głównego zelektryzowała Polaków i postawiła na nogi całą warszawską policję. Na miejscu zbrodni zjawili się wszyscy ważni funkcjonariusze, urzędnicy MSW i politycy tacy jak choćby Leszek Miller. Niestety tłum, który zebrał się na miejscu zbrodni, mógł zadeptać ślady. Minęło wiele minut, zanim policjanci poradzili sobie ze zbiorowiskiem gapiów i odsunęli ich na bezpieczną odległość, aby ułatwić pracę swoim kolegom, takim jak technicy kryminalistyki. Dość późno też odgrodzono teren taśmami policyjnymi, a powinno się to zrobić od razu. W końcu na miejscu zdarzenia pojawił się prokurator Jerzy Mierzewski z warszawskiej prokuratury wojewódzkiej i natychmiast zarządził oględziny miejsca zdarzenia. Najpierw zabezpieczono parking samochodowy. Jak możemy przeczytać w protokole sporządzonym przez prokuratora Mierzewskiego i towarzyszących mu policjantów,
Na parkingu tym jako szósty od prawej strony stoi samochód osobowy marki DU Espero w kolorze czerwonym o numerze rejestracyjnym WXT448D. Samochód ten stoi zaparkowany tyłem do jezdni. Lewe przednie drzwi tego pojazdu są uchylone. We wnętrzu pojazdu na przednich siedzeniach leży ciało Marka Papały. W protokole z oględzin zwłok czytamy z kolei. Zwłoki mężczyzny spoczywają na przednich siedzeniach samochodu, ułożone na nich prawie na wznak, w ten sposób, iż pośladki znajdują się na fotelu kierowcy, a uda skierowane są w stronę otworu drzwiowego kierowcy. Lewa kończyna dolna od dołu podkolanowego znajduje się poza samochodem. But lewej stopy zewnętrzną krawędzią podeszwy oparty jest o bruk kostkowy. Prawa kończyna dolna zgięta jest w stawie kolanowym pod kątem ostrym i nieco odwiedziona w stawie biodrowym. Stopa tej nogi oparta jest na dywaniku przed fotelem kierowcy w pobliżu progu. Natomiast kolano prawe jest powyżej progu około 15 cm. Oględziny zwłok wykazały przestrzelenie głowy z otworem wylotowym na czole powyżej nasady nosa i otworem wylotowym z prawej kości potylicznej. Następnie ciało Marka Papały zostało zabrane do kostnicy. Jeszcze tej samej nocy generał Jan Michna, komendant główny policji, powołuje specjalną grupę, której zadaniem będzie odnalezienie sprawców zabójstwa Marka Papały. Na jej czele stanął Jerzy Skrycki, który był zastępcą dyrektora Biura Koordynacji Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji. Następnego dnia rano prokurator Anita Kołakowska z prokuratury wojewódzkiej w Warszawie wydała postanowienie o wszczęciu śledztwa w sprawie zabójstwa generała Papały. Miało zidentyfikować sprawcę zabójstwa Marka Papały i stojące za nim osoby oraz odpowiedzieć na pytanie o powody i motywy tej zbrodni. Śledztwo, które dziś uchodzi za jedną z największych kompromitacji polskich organów ścigania. Jeszcze w czerwcu szef MSWiA wyznaczył 150 tysięcy złotych nagrody za pomoc w ujęciu sprawców. Później łączna pula nagród, do której dołożył się m.in. komendant główny policji, a także redakcje prasowe, wynosiła 230 tysięcy złotych. W odcinku magazynu kryminalnego 997 z dnia 8 lipca 1998 roku prowadzący Michał Fajbusiewicz złożył kondolencje rodzinie Marka Papały oraz jego przyjaciołom, przełożonym itd. Jak sam powiedział, jesteśmy głęboko wstrząśnięci tą zbrodnią. Pan generał był wielkim sojusznikiem naszego programu. Mamy nadzieję, że policja szybko ustali sprawcę bądź sprawców tej zbrodni. Świadkowie są zgodni co do jednego. Tuż przed śmiercią generał Marek Papała czegoś się bał. Zadzwonił do zastępcy przeora klasztoru jasnogórskiego, ojca Ireneusza Pompy, wyznając mu, że jest śledzony. Generał Marek Rapacki zwraca uwagę, że Marek Papała już w czasie, gdy był komendantem głównym policji, zachowywał się, jakby się czegoś obawiał albo chciał coś ukryć. Czasem jadąc ze swoim kierowcą, miał przy sobie kilka telefonów, kazał mu się zatrzymać przy budce telefonicznej i z niej dzwonił. Zaczął żyć w pełnej konspiracji. Przesiadał się ze służbowego samochodu do poloneza, którego sam prowadził. Marek Papała swój ostatni dzień zaczął od wizyty w Szkole Języków Obcych Laris. Przygotowywał się do wyjazdu do Brukseli, a dotąd nie władał biegle żadnym językiem obcym. Stąd też wynikała inicjatywa Edwarda Mazura, jeszcze się pojawi w tej historii, żeby Marek Papała pojechał do Stanów Zjednoczonych, do Chicago, na jakiś kurs, na którym mógłby podszlifować angielski. Zajęć wyszedł wcześniej, kwadrans przed godziną 10. Był w ambasadzie USA załatwić formalności wizowe. Następnie spotkał się z pułkownikiem Janem Bisztygą, jednak jak zaznacza Bisztyga, to Papała był wnioskodawcą spotkania, a nie ja. Potem Papała jeszcze wracał do studia językowego. Świadkowie zeznali, że od kilku tygodni widzieli podejrzane osoby, które kręciły się wokół budynku i nawet zaglądały do środka. Według informacji dziennikarki śledczej Anny Marszałek, kwadrans po 12:00 Marek Papała zadzwonił do Włodzimierza Jermanowskiego, pełnomocnika dyrektora Pol Mod Holding i członka zarządu Legia DU. Nalegał na spotkanie w tym samym dniu. Jermanowski dał Papale kilka miesięcy wcześniej, jak to określono, prywatną pożyczkę w wysokości 13 tysięcy złotych na spłatę raty w spółdzielni mieszkaniowej. Jermanowski umówił się z Papałą na następny dzień na godzinę 9:30 w kuźni napoleońskiej w Wilanowie. O godzinie 13:00 Marek Papała przyjeżdża do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i otrzymuje nominację na oficera łącznikowego policji przy Unii Europejskiej w Brukseli. Placówkę tę miał objąć 1 września 1998 roku. Zostaje tam do 16:15, po czym jedzie do domu, ale po drodze zagląda do szpitala MSWiA przy ulicy Wołowskiej. Po powrocie do domu je obiad wraz ze swoim bratankiem i jego żoną, którzy goszczą w tym czasie w mieszkaniu generała. Oglądają razem mecz.
Po godzinie 18 jedzie z córką i kuzynami do supermarketu przy ulicy Puławskiej. Obecnie znajduje się tam Real. Do samochodu odprowadza ich żona Papały, wyprowadzając przy okazji psa. Kiedy jednak po godzinie Papała wraca wraz z rodziną z zakupów, ponownie zastaje żonę przed budynkiem z psem. Następnie wraca do domu i bierze kąpiel. Wedle zeznań jego żony ma też czekać na telefon od Edwarda Mazura. Ponoć Mazur był ze 2-3 razy w domu Papałów, ale chodziło o to, że miał pomóc Papale załatwić kursy językowe i zaproszenie do USA na miesięczne stypendium. Tego wieczoru Mazur faktycznie zadzwonił do Papały i umówili się na spotkanie w domu Józefa Sasina w Wilanowie w celu skontrolowania dokumentów potrzebnych do wyjazdu do USA. W domu Sasinów przebywał chwilę po 20. Generał Józef Sasin potwierdza, że doszło tam do tego spotkania. Tego wieczoru tam odbywała się też impreza imieninowa żony generała Sasina, Janeczki. Według słów Sasina, kiedy przybył tam Edward Mazur, to połowę czasu przegadał przez komórkę, następnie zapytał Sasina, czy Marek Papała może przyjść, na co Sasin się zgodził. Wytłumaczył też Papale, jak dojechać do domu generała, bo ten nigdy tam nie był. Papała wyszedł z domu około godziny 20 i po raz kolejny towarzyszy mu żona Małgorzata Papała i po raz kolejny towarzyszy jej ich pies. Kiedy Papała dotarł do domu Sasinów, rozmawiał głównie z Edwardem Mazurem o wyjeździe do USA. Uzgadniali wszystko i Papała prosił Mazura, żeby następnym razem polecieli wspólnie, bo to zawsze raźniej. Jak wspomina sam Józef Sasin, nie zauważyłem, żeby Marek był czymś podniecony czy zdenerwowany. Wyszedł stamtąd po godzinie 20:40. Tak jak wspominałem wcześniej, po wyjściu z domu Sasinów udał się na dworzec centralny, gdzie miał odebrać swoją matkę, ale okazało się, że jej pociąg się spóźni, więc postanowił wrócić do domu. Przyjechał na parking pod blokiem na Rzymowskiego 17 i został zastrzelony. Nie zdążył nawet otworzyć drzwi do końca, zaledwie je uchylił i wystawił lewą nogę. Wtedy padł strzał z tak zwanego przystawienia. Pierwsze błędy zostały popełnione już na początku śledztwa. Młodzi policjanci nie potrafili właściwie odgrodzić miejsca zbrodni. Tłum gapów zadeptujący ślady, dygnitarze rzucający niedopałki papierosów w pobliżu zwłok. Zmieniający się policjanci, prokuratorzy, niedobra koordynacja działań na miejscu, przesłuchiwanie ważnych świadków dopiero po wielu miesiącach. Od początku śledztwo w sprawie zabójstwa Marka Papały nie wyglądało tak jak powinno. Po kilku trudnych pierwszych tygodniach, w trakcie których zmieniali się technicy biorący udział w czynnościach i nadzorujący ich pracę prokuratorzy, śledztwo o sygnaturze V1DS7798 w końcu trafiło do jednego referenta odpowiedzialnego za sprawę. Został nim prokurator Jerzy Mierzewski, jeden z najlepszych w Warszawie śledczych w sprawie zabójstw. Miał on już wówczas 22 lata doświadczenia przy tej pracy, często w bardzo trudnych sprawach. Dał się też poznać jako fachowiec apolityczny. Nie miał on również zahamowań, by przesłuchiwać polityków i jeśli trzeba było, stawiał im zarzuty lub występował o uchylenie immunitetu. Wybór Mierzewskiego dawał nadzieję na profesjonalne przeprowadzenie sprawy i wyjaśnienie zagadki tego, co wydarzyło się 25 czerwca na parkingu pod blokiem przy Rzymowskiego 17. Mierzewski musiał mieć zespół ludzi gotowych wykonać mrówczą pracę, przesłuchać setki osób i przeanalizować dziesiątki możliwych wątków, aby dojść do prawdy. Zaczął więc zabiegać o stworzenie specjalnej grupy operacyjno-śledczej. Do tego samego przychylił się minister spraw wewnętrznych Janusz Tomaszewski i komendant policji Jan Michna. Dla nich wyjaśnienie tej sprawy stało się największym wyzwaniem wymiaru sprawiedliwości, sprawą honoru policji, resortu i państwa. W rezultacie w strukturach Komendy Głównej Policji powołano specjalną grupę, której kierownictwo powierzono najpierw inspektorowi Jerzemu Skryckiemu, a potem inspektor Małgorzacie Wierchowicz. Grupa otrzymała kryptonim Generał. Niestety, ale najpierw nominacje jej szefów, a później charakter działania grupy od samego początku wywoływał kontrowersje i to nie tylko w środowisku policyjnym. Wypominano Skryckiemu i Wierchowicz nieudolne śledztwo w sprawie zabójstwa małżeństwa Jaroszewiczów, co kładło się cieniem na karierze szefów grupy. Wspomnę, że historia morderstwa Jaroszewiczów także będzie szczegółowo omawiana na kanale. Wracając do generała Papały, w dniu 28 czerwca 1998 roku prokurator oraz funkcjonariusze powołanej grupy operacyjno-dochodzeniowej opracowali plan czynności dochodzeniowo-śledczych. Wymienione zostały trzy wersje śledcze określające potencjalne powody zdarzenia. Były to: po pierwsze, kradzież samochodu osobowego marki DUS Pero o numerze rejestracyjnym WXT 448D.
2. Szeroko pojmowana zemsta na generale Marku Papale. 3. Działania zorganizowanej grupy przestępczej, której celem była chęć zemsty za działalność zawodową lub zastraszenie środowiska policyjnego oraz opinii publicznej. Z kolei w sierpniu 1998 roku, odbyło się spotkanie najważniejszych prokuratorów w sprawie śmierci Marka Papały. Omówiono na nim dotychczasowe ustalenia i hipotezy badawcze na przyszłość. Policjanci i prokuratorzy pracujący pod nadzorem Jerzego Mierzewskiego przyjęli aż 11 wersji śledczych, zakładających niemal wszystkie możliwe scenariusze zdarzeń poprzedzających te zbrodnie. Były tam też te hipotezy, które na początku wydawały się najbardziej prawdopodobne, jak na przykład zabójstwo na zlecenie świata przestępczego oraz te, które można by porównać z filmami science fiction. Sam prokurator Mierzewski, choć nie wierzył w większość hipotez, to musiał te wszystkie tropy dokładnie sprawdzić. Po pierwsze dlatego, że tego wymagają reguły pracy prokuratorskiej, po drugie dlatego, że badając nawet zupełnie absurdalne tropy, czasami można dotrzeć do ciekawych i wartościowych informacji. No i był jeszcze trzeci powód. Ogromne zainteresowanie opinii publicznej sprawiło, że w 1998 roku śledztwo w sprawie zabójstwa Marka Papały było jednym z najważniejszych, a przez to interesowali się nim również przełożeni Mierzewskiego. Trzeba było więc dochować szczególnej staranności i rzetelności. Tym bardziej, że sprawa ta była naprawdę bezprecedensowa. W żadnym innym europejskim kraju nie zdarzyło się, aby komendant główny policji został zamordowany. Dużym problemem była też możliwość dezinformacji. Mierzewski był już na tyle doświadczonym prokuratorem, że doskonale zdawał sobie sprawę, że ktoś, kto wydał wyrok na Marka Papałę, to nie pierwszy lepszy złodziej i taki ktoś zrobi wszystko, by móc odsunąć od siebie podejrzenia. Wiedział też, że każdy, kto może mieć jakąś wiedzę w tej sprawie, jest zagrożony i w związku z tym trzeba go przesłuchać jak najszybciej. Po prostu istniało ogromne prawdopodobieństwo, że sprawcy zabójstwa użyją wszelkich sił i środków, aby mataczyć i skierować śledztwo na fałszywe tory. Dlatego powstało tak wiele hipotez, a do sprawy zaangażowano bardzo dużą grupę ludzi. 11 wersji śledczych można podzielić na dwie grupy. Pierwszy zbiór hipotez wiązał śmierć Papały ze zorganizowaną przestępczością. Drugi zakładał, że zabójstwo nie miało nic wspólnego z jego wiedzą i pracą w policji, a było wynikiem komplikacji w relacjach prywatnych. Jeśli chodzi o relacje prywatne, które mogły się przyczynić do śmierci Papały, to były szef zarządu śledczego UOP, pułkownik Ryszard Bieszyński, od samego początku lansował tezę, że zabójstwa dokonano na zlecenie żony generała Małgorzaty Papały. Według tych założeń Małgorzata Papała mogła chcieć pozbyć się męża, aby móc ułożyć sobie życie z kimś innym, a przy okazji dostać prawo do wysokiej emerytury dla siebie i córki. Tutaj wspomnę, że po śmierci męża jako wdowa po zamordowanym policjancie uzyskała wysoką rentę pieniężną dla siebie i swojej córki. Przy okazji pojawiły się też pogłoski, że Papała regularnie zdradzał żonę z licznymi kochankami, ponadto ponoć tkwił w związku homoseksualnym. Policjanci z grupy Generał drobiazgowo prześwietlili żonę i córkę komendanta i wersja ta nie potwierdziła się. Ani zachowanie wdowy po generale w dzień zabójstwa, to ona zaalarmowała sąsiadów i policję, ani później, kiedy współpracowała ze śledczymi na każdym etapie, udzielała informacji, chętnie wydawała do badań rzeczy męża, ani po sprawie, kiedy włączała się w różne inicjatywy upamiętniające jej zamordowanego męża, nie wskazywały na to, aby była zainteresowana pozbyciem się go. Nie potwierdziła się również pogłoska o jej romansie z jakimś mężczyzną. Aby uzyskać stuprocentową pewność, policjanci prześwietlili również całe życie żony generała, jej związki, rodzinę i kontakty. Nic ważnego nie wykryto. Wersja o tym, że Małgorzata Papała mogła mieć cokolwiek wspólnego z zamordowaniem męża, upadła jako jedna z pierwszych już po kilku miesiącach trwania śledztwa. Wdowa po generale uzyskała również status pokrzywdzonej w śledztwie, a później w postępowaniu sądowym. Gdyby prokuratura uzyskała jakiekolwiek informacje łączącą ją ze śmiercią męża, natychmiast ten status zostałby jej zdjęty. Kolejne wersje mówiły, że motywem zabójstwa komendanta Papały była zemsta krewnych. Istotnie dalszy krewny Marka Papały był studentem Wojskowej Akademii Technicznej i bardzo chciał dostać się do pracy w policji na eksponowane stanowisko. Prosił generała, aby mu w tym pomógł, ten jednak odmawiał. Śledczy sprawdzili powiązania tego człowieka, doszli do wniosku, że nie miał żadnych kontaktów w strukturach przestępczych i nie miałby jak zrealizować ewentualnych gróźb. Uznali również, że jedna sprzeczka, bo ponoć raz tylko doszło do kłótni między Papałą a tym człowiekiem, nie może być uznana za motyw. Wątek porzucono jako zweryfikowany negatywnie. Podobny wynik przyniosły ustalenia dotyczące rzekomych rozliczeń finansowych.
Komendant kupił piękną działkę w podwarszawskim Chotomowie i zaczął tam budować dom. Mówiono wówczas, że nieruchomościami w tym miejscu zarządza mafia i każdego nowego lokatora musi zaakceptować sam szef gangu Wołomińskiego, Henryk Niewiadomski, pseudonim Dziad. Faktycznie na feralnym osiedlu swoje posesje mieli emerytowani funkcjonariusze UOP, MSW, SB, WSI oraz oficerowie policji w stanie spoczynku. Po kilku miesiącach okazało się, że Papała kupił tę działkę w pełni legalnie. Transakcja została zawarta u notariusza, płatność odbyła się oszczędnościami swoimi i żony. Wiedziano także, że Papała utrzymywał szerokie kontakty z ówczesnym światem biznesu, wychodzące poza zakres obowiązków komendanta głównego policji. Na jego ostatnich imieninach był Stanisław Alot, który był prezesem ZUS, przedstawiciele firmy ubezpieczeniowej DUFSO czy jeden z dyrektorów Cortexu. Jak później stwierdzono, Marek Papała wykorzystywał swoją pracę do celów prywatnych. Korzystał ze sponsorowanych wyjazdów i gościn, przyjmował drogie prezenty. Między innymi korzystał z bezpłatnie użyczonego przez DU samochodu bordowego Espero. Jednak wątek finansowy wkrótce porzucono. Nie udało się również znaleźć jakichkolwiek informacji potwierdzających związki Papały ze środowiskiem homoseksualistów i ze środowiskiem pedofilskim. W końcu i te wątki porzucono. Po 3 latach po gruntownym sprawdzeniu całego życia Marka Papały, jego relacji z przyjaciółmi i osobami mu nieżyczliwymi, dokładnym prześwietleniu jego biografii, policjanci i prokuratorzy doszli do wniosku, że wszystkie wersje zakładające jako motyw zbrodni jego porachunki osobiste czy jakąś zemstę są nieprawdziwe. I wszystkie te wersje ostatecznie wykluczono. Pojawiła się jeszcze jedna kuriozalna wersja, którą prokurator Jerzy Mierzewski również musiał wykluczyć. Chodziło o tak zwaną grupę Solaris i powiązania z zabójstwem Papały. O tym wątku Mierzewski mówił w 2009 roku dziennikarzom Gazety Wyborczej. Grupa Solaris to według listu pewnego obywatela grupa najbogatszych Żydów na świecie kierowana przez Karola Wojtyłę, której celem było przeniesienie Ziemi do systemu planetarnego Solaris. I to dlatego generał Papała został zastrzelony przez Putina z broni satelitarnej. Mam kilka tomów akt tego typu informacji. Jestem pewien, że po tym wywiadzie napłynie kolejna porcja listów z tego typu rewelacjami naocznych świadków. Podobne absurdy służyły tylko temu, aby odwrócić uwagę osób prowadzących śledztwo od spraw ważnych i skierować całe dochodzenie na fałszywe tory, a to dlatego, że po wykluczeniu wszystkich wersji osobistych, absurdalnych, seksualnych i finansowych, śledztwo zaczęło dochodzić do weryfikacji tych hipotez, które wszystkim od początku wydawały się najważniejsze. Papała zginął na zlecenie kogoś ze środowiska zorganizowanej przestępczości, a zginął, bo był przeszkodą w nielegalnych interesach albo wiedział o kimś za dużo. Weryfikacja tych hipotez jest jednak trudniejsza. Przestępcy, jeśli już rozmawiają z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości, to kłamią, kręcą, konfabulują, próbują załatwiać własne interesy albo po prostu nic nie mówią. Drugi problem polegał na tym, że brakowało punktu zaczepienia. W przypadku zabójstwa oficera policji kryminalnej naturalnymi kandydatami na podejrzanych stają się ludzie wywodzący się ze struktur, które rozpracowywał. W przypadku Papały wskazanie takiego środowiska było niemożliwe. Komendant wywodził się bowiem z komórek zajmujących się ruchem drogowym. O tym wspominałem już na początku. Zatem przez kogo mógł zostać zamordowany były zamowiec, który całą swoją zawodową karierę był związany z ruchem drogowym? Policjanci i prokuratorzy sprawdzali działalność Marka Papały z okresu, kiedy kierował polską policją. Okazało się, że nie angażował się jakoś specjalnie w walkę z konkretnym rodzajem przestępczości. Przestępczość w czasach Marka Papały miała się tak samo dobrze jak wcześniej i później. Policja walczyła z nią tak samo średnio aktywnie jak wcześniej czy później. Sam generał być może budził zazdrość w środowisku policyjnym szybką ścieżką awansu, jednak ze śledztwa wynikało, że nie był zagrożeniem dla żadnej z grup środowiskowych w Komendzie Głównej Policji. Jego przyjaciele cieszyli się z jego awansu i liczyli na profity z tym związane i tak też się stało. Osoby mu nieżyczliwe czekały, aż jego czas minie i po kolejnym politycznym zamieszaniu Papała zostanie odsunięty i zresztą tak również się stało. Okazało się, że Papała jak każdy, z jednymi utrzymywał stosunki lepsze, z innymi gorsze. Wielu osobom pomagał, nie miał wrogów i nikomu specjalnie nie wadził. Gdy już stracił fotel szefa policji, przeniósł się do MSZ i miał zostać oficerem łącznikowym polskiej policji w Brukseli. Stanowisko niespecjalnie istotne, choć dobrze płatne. Kto więc mógł chcieć zabić takiego człowieka? Im dłużej trwało śledztwo, tym odpowiedź na to pytanie wydawała się bardziej odległa.
Gdy prokurator Jerzy Mierzewski badał szczegółowo każdy aspekt działalności Marka Papały w policji, a grupa generał sprawdzała wszystkie wątki rodzinne, towarzyskie i biznesowe, policjanci operacyjni w całym kraju penetrowali struktury przestępcze w poszukiwaniu jakichkolwiek informacji. W pierwszej kolejności uruchomiono całą agenturę w kraju. Gangsterzy współpracujący z policją dostali zadanie dowiedzieć się czegokolwiek i niestety, ale w większości przypadków mówili, że nie wiedzą nic. Po pierwsze, było to zrozumiałe. W tak ważnej sprawie, gdyby ktokolwiek coś wiedział, raczej pilnowałby się i trzymał gębę na kłódkę. Po drugie, charakter spisku sprawiał, że musiało o nim wiedzieć jak najmniej osób. Po trzecie w końcu, było prawdopodobne, że wykonawcy i inspiratorzy tej zbrodni albo są za granicą, albo już dawno nie żyją. Było też ryzyko. Ryzyko, że bandyci odsiadujący kary będą chcieli coś na tej sprawie dla siebie ugrać i są gotowi zeznać dowolne bzdury, żeby tylko sobie załatwić jakąkolwiek korzyść. Mimo to policjanci z grupy generał przemierzali całą Polskę, szukając choćby najmniejszego tropu. Mieli tylko jedną szansę. Liczyli na to, że jest choć jeden człowiek, który cokolwiek wie i będzie chciał dla własnych korzyści zrobić z tej wiedzy użytek. I tak też się stało. W marcu 1999 roku, gdy powoli zbliżała się pierwsza rocznica śmierci Marka Papały, na biurko prokuratora Jerzego Mierzewskiego płynęła intrygująca notatka. Wynikało z niej, iż jest człowiek, który twierdzi, że jest w stanie wskazać osobę, która ma pełną wiedzę o okolicznościach zabójstwa Papały. Człowiek ten nazywał się Marek Ruprecht i był płatnym mordercą. W 1999 roku siedział w celi jako tymczasowo aresztowany i ze swojej wiedzy zwierzył się funkcjonariuszowi służby więziennej. Ten napisał notatkę i o sprawie dowiedział się prokurator Jerzy Mierzewski. I w krótki czas później aresztowanego odwiedzili policjanci z grupy generał. Morderca szybko wskazał im osobę, którą miał na myśli, a był nim Artur Zirajewski, znany w świecie przestępczym pod pseudonimem Iwan. Ruprecht jednak srodze się zawiódł. Sąd nie docenił tej zasługi dla wyjaśnienia sprawy Marka Papały i w 2020 roku za zabójstwa na zlecenie prawomocnie skazał go na dożywotnie pozbawienie wolności. Być może też dlatego, że policjanci z grupy generał mieli inne źródła, które prowadziły ich do Iwana. Iwan urodził się 29 stycznia 1972 roku. Ukończył szkołę zawodową i od najmłodszych lat był związany z lokalnym półświatkiem. Zarabiał jako płatny zabójca. Wraz z dwoma kolegami, Polakiem, byłym komandosem, wymienionym już Markiem Ruprechtem i Ukraińcem Sergiejem Senkiwem, stworzył tzw. klub płatnych zabójców. Klub przyciągnął kilku innych trójmiejskich przestępców i po kilku latach liczył już 9 zabójców. Głównym klientem był gang Nikodema Skotarczaka, pseudonim Nikoś. To właśnie z tym gangiem Iwan związał się jeszcze w latach 80. i tam zdobywał pierwsze przestępcze szlify, kradnąc samochody. Potem stopniowo awansował w przestępczej hierarchii. Związał się z Danielem Zacharzewskim, pseudonim Zachar, prawą ręką Nikosia, a potem wiosną 1998 roku został osobistym ochroniarzem Nikosia. Zdobył zaufanie szefa, bo miał już duże doświadczenie i bez szemrania potrafił wykonać każdą, nawet najbardziej brudną robotę. W 1997 roku klub płatnych zabójców zamordował Wiesława Kukłowskiego, noszącego pseudonim Schwarzenegger, który stawał się coraz bardziej niewygodny dla grupy Nikosia. Kule dosięgły Kukłowskiego, gdy wsiadł do samochodu pod blokiem swojej kochanki na Gdańskim Przymorzu. Cynglem był Sienkiw, a zleceniodawcą Zachar. Rok później zamordowany został Piotr Sulej, biznesmen z Gdańska, który nie chciał zapłacić Zirajewskiemu 200 tysięcy złotych haraczu. Gangsterzy porwali go z ulicy, zawieźli do agencji towarzyskiej Nowy Świat w dzielnicy Morena, tam nafaszerowali narkotykami, potem wywieźli w Bory Tucholskie, udusili, a zwłoki zostawili w samochodzie, w lesie, gdzie auto oblali benzyną i podpalili. Minęło 5 miesięcy i życie straciła kolejna osoba, dłużnik Zachara. Oprócz tego gangsterzy zorganizowali jeszcze serię zamachów na biznesmenów z czołówki listy najbogatszych Polaków wprost oraz na sportowca, który odbił dziewczynę swojemu bratu, który był zleceniodawcą. Gdy kilka lat później gangsterzy trafili przed sąd, akt oskarżenia objął łącznie 9 osób. Sędziowie zdecydowali, że na potrzeby ich procesu będzie trzeba wybudować specjalną salę z kuloodpornymi szybami. 28 kwietnia 1998 roku Artur Zirajewski zostaje zatrzymany pod zarzutem zabójstwa biznesmena Piotra Suleja. Miał wtedy 26 lat. Zatrzymania dokonano w obecności jego 18-letniej dziewczyny. Kolejnej, z wcześniejszą partnerką, miał 3 dzieci.
Decyzją sądu Iwan trafił do aresztu. Życie za kratami nie podobało mu się jednak zbytnio. Zdążył się już przyzwyczaić do wolności, luksusów i wielkich pieniędzy. Mimo wszystko w więzieniu się zmienił. Zaczął tęsknić do swojej kobiety i trójki dzieci. Problem polegał na tym, że materiał dowodowy zgromadzony przez prokuraturę nie pozostawiał cienia wątpliwości. Za wszystkie zabójstwa i działalność w grupie przestępczej Zirajewski i jego kompanii mogą resztę życia spędzić w więzieniu. Była tylko jedna szansa, żeby wyjść z tej sytuacji, uzyskać złagodzenie wyroku w zamian za współpracę z policją. Współpraca w śledztwie dotyczącym klubu płatnych zabójców nie wchodziła w grę. Pękł jeden z kolegów Iwana i obciążył go zeznaniami, a dla niego jako lidera zabójców prokuratura chciała dożywocia. Trzeba było znaleźć inne śledztwo i złożyć zeznania, aby w zamian dostać łagodniejszy wyrok. Wtedy Iwan zaczął się zastanawiać. Wcześniej nie miał w zwyczaju współpracować z organami ścigania, ale tym razem stawka była bardzo wysoka. Dlatego ostatecznie postanowił powalczyć o złagodzenie kary. Prokurator Mierzewski nie lekceważył sprawy, ale też podszedł do niej bez entuzjazmu. Ponad 20 lat pracy w prokuraturze nauczyło go, że każdy bandyta, jeśli walczy o złagodzenie kary, gotów jest zeznać wszystko i pogrążyć wszystkich, byleby tylko wyjść z więzienia. Mierzewski więc zrobił to, co na jego miejscu powinien zrobić każdy prokurator zwalczający przestępczość zorganizowaną. Podjął decyzję, że przesłucha Iwana, ale każdą informację, nawet tę najdrobniejszą, będzie weryfikował. Kilka dni później do bramy gdańskiego aresztu zapukali funkcjonariusze z grupy operacyjnej Generał. Zirajewski rozpoczął swoją grę o najwyższą stawkę. Opowiedział policjantom kilka szczegółów z rozmowy, w której miał uczestniczyć, a której przedmiotem było zamordowanie Marka Papały i postawił ultimatum. Poda całą prawdę i nazwiska uczestników feralnego spotkania oraz domniemany motyw zbrodni, ale dopiero wtedy, jeśli uzyska złagodzenie wyroku w procesie klubu płatnych zabójców. W rozmowie z Małgorzatą Wierchowicz wyznał: jeśli chodzi o zabójstwo komendanta Papały, to mam tutaj bardzo szczegółową wiedzę w zakresie przebiegu, sprawców i zleceniodawców. Jestem gotów podzielić się tą wiedzą z prokuratorem, w zamian oczekuję złagodzenia kary i umożliwienia mi wcześniejszego wyjścia na wolność. Nie różniło się to jednak niczym od innych wynurzeń gangsterów. Aby jakkolwiek pomóc Zirajewskiemu, trzeba było wiedzieć więcej. W końcu morderca zaryzykował i otworzył się bardziej przed policją. Uczestniczyłem w spotkaniu w Gdańsku w hotelu Marina, w trakcie którego omawiane były plany zabicia generała Papały i zaczęto szukać osoby gotowej do wykonania tego zlecenia. W spotkaniu brało udział kilka osób, których nazwiska są mi znane i jedna, którą potrafiłbym rozpoznać. Znany jest też mi motyw zabójstwa. Chodziło o to, że Papała przeszkadzał w interesach narkotykowych. Jednak po pierwszych wizytach w gdańskim areszcie policjanci z grupy Generał wracali do Warszawy z mieszanymi uczuciami. Wątek może brzmiał i ciekawie, ale jedna rzecz się nie zgadzała. Skąd Iwan miał znać całą prawdę? Był co prawda człowiekiem współświadka przestępczego, ale z Trójmiasta, a jak dotychczas żaden trop w sprawie Papały nie prowadził w te okolice. Rozwiązanie tej zagadki przyszło wiele miesięcy później. Nadszedł rok 2001. Śledztwo dotyczące zabójstwa Marka Papały koncentrowało się na wyjaśnieniu wersji przedstawionej przez Artura Zirajewskiego. Gdy prokurator Jerzy Mierzewski otrzymał informację, że bardzo ważne dokumenty i wiadomości w sprawie Papały posiada niemiecka policja federalna zajmująca się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej. BKA poinformowało, że sprawa zabójstwa Marka Papały może mieć związek z dokumentami, które zostały przesłane przez centralę BKA komendantowi Papale w styczniu 1998 roku, a które opisywały pewną bardzo wpływową grupę przestępczą. Według BKA dokumenty te zostały przekazane przez specjalnego łącznika. Informacja była sensacyjna, bo w dotychczas prowadzonym śledztwie żaden taki wątek się nie pojawił. Zdziwienie prokuratora Mierzewskiego i policjantów z grupy Generał było jeszcze większe, gdy okazało się, że wspomniany łącznik świetnie mówi po polsku i jest Polakiem z pochodzenia. Nazywał się Jerzy Godlewski. Natychmiast wystąpiono do strony niemieckiej o pomoc w przesłuchaniu go. Jerzy Godlewski urodził się w 1960 roku w Jastrzębiu-Zdroju. Pochodził z rodziny polskich emigrantów. Na początku lat 80. znalazł się wraz z rodzicami w Szwajcarii, gdzie zatrudnił się w policji gminnej. Wyróżniał się dobrymi wynikami, więc przeniesiono go do specjalnej komórki zajmującej się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej. W 1986 roku BKA zwróciła się w ramach współpracy do policji w Szwajcarii z zapytaniem o kandydata na policjanta pod przykryciem, który mógłby przeniknąć do polskojęzycznego gangu działającego w Hamburgu.
Szwajcarzy zaproponowali właśnie Jerzego Godlewskiego, a ten się zgodził. W 1986 roku otrzymał odpowiednie dokumenty legalizacyjne i zaczął nawiązywać kontakty z półświadkiem w Hamburgu. Jak sam powiedział przesłuchującym go policjantom, do Hamburga przyleciałem w 1986 roku wyposażony już w dokumenty legalizacyjne. Miałem za cel przeniknąć do gangu złodziei samochodów, aby poznać to środowisko i przekazać niemieckiej policji wszystkie informacje. Godlewski nawiązał kontakty z Polakami żyjącymi z kradzieży samochodów i szybko zdobył ich zaufanie. Po kilku miesiącach znał już wszystkich. Spotykali się w knajpach, dziuplach czy w mieszkaniach wynajmowanych przez gangsterów na terenie Hamburga, Kolonii i Flensburga. Godlewski stał się jednym z nich. Raz na jakiś czas, gdy jego kompanii nie wiedzieli, udawał się do niewielkiego mieszkania na przedmieściach Hamburga i tam odbywał tajne spotkanie z oficerem BKA. Mówił mu o wszystkim. O tym, gdzie się spotykają złodzieje, kim są, skąd się wywodzą, jakie mają plany, od kogo dostają zlecenia. Często było tak, że gdy ja dowiedziałem się od tych złodziei, na jakie samochody czatują, to mówiłem to BKA, a oni podstawiali takie modele. Oczywiście były to modele wyposażone w odpowiedni sprzęt, dzięki któremu można było nagrywać osoby dokonujące kradzieży, a potem lokalizować trasę przemieszczania się auta, zeznawał Godlewski. Przykrywkowiec okazał się jednym z najbardziej aktywnych członków grupy. Brał udział w wielu kradzieżach i zapamiętywał wszystkie okoliczności. Potem mówił BKA o tym, który przestępca i kiedy dokonał danej kradzieży. Zrabowanych aut BKA nie spuszczało z oka. Jakiś czas później odzyskiwano je, a potem zabezpieczano na nich ślady kryminalistyczne, na przykład odciski palców. Dzięki temu policja i prokuratura gromadziła materiał dowodowy. Ale na wielkie zatrzymania było jeszcze za wcześnie. Policjanci chcieli akcję przeprowadzić w taki sposób, aby bezpieczeństwo ich wtyczki nie było zagrożone. Jak opowiadał później Godlewski. Po kilku miesiącach mojej pracy udało się poznać cały skład osobowy grupy złodziei, mocne i słabe strony każdego z nich. Wiedzieliśmy również, kto zleca kradzieże konkretnych modeli i co z tymi samochodami dzieje się później. Grupa ta część samochodów przemycała do DDR i dalej do Polski i w Polsce ślad po samochodach ginął. Dopiero po jakimś czasie zorientowaliśmy się, że złodzieje mają układy z celnikami i strażnikami granicznymi i przewożą samochody do Polski we współpracy z nimi. Na początku lat 90. grupa złodziei z Polski została rozbita. Konkretni złodzieje trafili do więzień, ale okazało się, że w ich miejsce zaraz pojawili się nowi. 6 lat pracy BKA poszło na marne, bo grupa rozrastała się i korzystała z pomocy kolejnych funkcjonariuszy państwowych. Zaczęto ich znowu rozpracowywać, ale tym razem strona polska nie spełniła oczekiwań BKA, jeśli chodzi o zaangażowanie w ściganie osób związanych z tą grupą. Jak zezna później Godlewski, wtedy BKA oficjalnie wysłała mnie do komendanta głównego polskiej policji, którym był Marek Papała, z raportem w sprawie tej grupy. Spotkałem się z Papałą dwukrotnie w hotelu Victoria i poinformowałem go o sprawie. Jerzy Godlewski spędził wiele godzin w gabinecie prokuratora Jerzego Mierzewskiego. Jego zeznania dotyczące zabójstwa Marka Papały obejmowały wydarzenia wcześniejsze o 12 lat i już na samym początku pojawiło się w nich nazwisko gangstera, o którym Mierzewski wcześniej dużo słyszał, ale który w tym śledztwie dotychczas nie leżał w głównym polu jego zainteresowań. Chodziło o Nikodema Skotarczaka, pseudonim Nikoś, wieloletniego szefa mafii w Trójmieście. Zeznania Godlewskiego były klamrą spajającą wyjaśnienia Zirajewskiego pseudonim Iwan z pozostałymi tropami i tworzyły szerokie tło zbrodni, której ofiarą padł Marek Papała. W zbrodni tej główne role mieli odegrać właśnie ci, których wcześniej wskazywał Iwan. Aby jednak zrozumieć to szerokie tło zbrodni na Marku Papale, trzeba się cofnąć. Ale to już omówimy w kolejnej części. Przypominam o bezpieczeństwie, czyli Surfshark. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale już niedługo, w części drugiej.